Przepraszam bardzo, co to jakaś awaria? Coś się stało? Ja nie wiem, kurna, debil stanął i blokuje stację. Ale stacja, znaczy ta skrzynia biegów chyba mi walnęła, bo o, nagle auto zaczęło szarpać. Ja chciałem zatankować pełny bak na Orlenie, kurna, no nie mogę podjechać, cholera, bo mi blokują. No właśnie mieliśmy wjeżdżać z kolegą i patrzymy, a tu nagle jakaś awaria. Tylu ludzi? Czy po policję dzwonić, czy po straż miejską, cholera jasna? No nie wiem. Układ paliwowy za powietrzem, za Witajcie kochani, tu Andrzej. Taka przypadkowa relacja, byłem z kolegą na stacji paliw Orlen w Bielsku-Białej i mieliśmy już wyjeżdżać i nagle zauważyłem, że jakaś kumulacja awaryjna samochodów tutaj. Spójrzcie, co się dzieje za mną. Co to za akcja w ogóle? Jaka akcja? Ale no normalnie no, zatkało mnie, już wam obracam kamerę. To jest czakram. Co tu się dzieje? Patrzcie, ludzie stoją na ulicach. Ale jazda. Rebel 24 zawsze na miejscu, kurde. Przypadkowo takie akcje się zdarzają. Jak do tego doszło, nie wiem dokładnie. Może w paliwie coś? Panowie, a może w paliwie coś było? Może chrustu dodali? Takie drogie, teraz to koniaku do paliwa dolewają. A może chrustu dodali? Whisky to pewnie dobrą gatunkową wódkę. Ale jazda. Totalna awaria. Zaraz chwileczkę, bo ja bym chciał wyjechać stąd. Wypuścicie mnie? Masakra, jaka awaria. Co się tu dzieje? Co tu się dzieje, no? I teraz ktoś chce przyjechać zatankować i nie wjedzie na stację? Jaka jazda. Nie wierzę, no spójrzcie tylko. Jesteśmy w Bielsku-Białej na stacji paliw Orlen. Nagle jakieś fatum dorwało. Ile tu jest samochodów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 samochodów, jeżeli dobrze naliczyłem. No jestem w szoku po prostu. Masakra. Widzimy TVN? Nie, co to jest? Nawet TVN24 przyjechało? Dzień dobry Państwu. Co za akcja? Też przypadkiem? Oczywiście, jak zawsze. Jaka jazda, no. Co tu się dzieje? Jak widzicie, kochani, nawet TVN24 przyjechało, przypadkowo przejeżdżało i akurat też się im nadarzyła relacja. No proszę bardzo, żeby TVN24. Tu mamy Rebel 24. Oni zaskakują ostatnio, kurde. Co? Ja widzę, kiedy coś tam rzuca bez relacji, to tam nie wyjadą. Ja tam nie siedzę, chyba tu wiesz, jak ktoś rzuci. Myślę, że ta awaria spowodowana może częściowo paliwem. I co, da się coś naprawić, czy nie? Nie, nie ma reakcji na przekręcenie stacyjką, także albo gaz się zapowietrzył, albo benzyny nie ma. Kurde. Tragedia, no. Mogę pokazywać twarze? Pewnie. Niestety, kurde, no. 3 litry V6 pali, także no. No to tak, tak. Ale gazu co za fatum, nagle tyle samochodów. No wjeżdżam zatankować i tu pod górkę, no już takie
dławiło, no i no nie pojadę dalej niestety. Próbowałem, a świeżo co od mechanika, no to no. Wszystko było wymieniane na czas, no. Także no, nie wiem, muszę zadzwonić, ale raczej w niedzielę nie odbierze. No raczej nie. Może być tragedia. Myśmy mieli właśnie z kolegą odjeżdżać ze stacji, byliśmy tylko kupić coś do picia, ale patrzymy, a tu nagle... Masakra, no. Brakuje, zatkało mnie, brakuje mi sum po prostu. Co za akcja, no. Co za akcja. Popytajmy może jeszcze kogoś innego. Tak, Duster się zepsuł. Podejrzewamy, że te masowe awarie samochodów, które mają miejsce, mają jakiś związek z paliwem, które jest lane na stacjach Orlenu. Wydaje mi się, że bardzo wysoka cena wynika z tego, że koniak jest dolewany do każdego litra paliwa, no i przez to te awarie silników. Wysoka cena, my to rozumiemy, koniak też jest drogi, ale myślę, że Orlen powinien przestać dolewać, bo no cena baryłki ropy nie jest tak wysoka, a ceny na stacjach jednak ekstremalne. W 2012 roku, w marcu, cena baryłki ropy była dokładnie taka jak teraz. Nie było żadnej tej tarczy śmiesznej, inflacyjnej, proinflacyjnej, proputinowskiej, różnorakiej. Natomiast cena benzyny była 5,80. Dzisiaj mamy 2 zł droższą benzynę, a podobno nie ma akcyzy, nie ma podatków. No ktoś nas tu oszukuje. No i wydaje mi się, że przez to też te silniki padają. Jeżeli koniak jest dolewany w takich dużych stężeniach, no u mnie wysiadło wszystko. U kolegów podobnie. Może na chrust pojedzie? Na chrust słyszałem, ale chrust jest w cenie. No Lasy Państwowe mówią, no tak, że chrust też nie jest tani. Jeszcze czekałem ostatnio... Przestać stać na ten chrust i już nic z tym nie zrobimy. Ostatnio widziałem, że nawet nasz prezydent Andrzej Duda się wybrał do lasu szukać chrustu, bo go Agata wysłała. No każdy musi sobie jakoś radzić. Tak. No, rząd sobie poradzi, mówił prezes. Tak, rząd sobie poradzi. Pewnie mają pełne jakieś silosy tego chrustu. Znaczy, to są te nieprzebrane takie pokłady, jak nieprzebrane pokłady pieniędzy w Narodowym Banku Polskim, tak, i nieprzebrane pokłady chrustu. No masakra, no. Przejdźmy może dalej do innych kierowców. Popytajmy, co się im tam wydarzyło pod maską. A będzie też fakt, tak? Awaria, wszystkie auta stają. BMW, będziesz miał wydatki. Jak jedno podpalimy, to będzie w fantach? Wtedy tak. No Mazdę podpal, no bo tyle jest, że... Podpalamy Mazdę, bo w tej co? W faktach tylko skandale, co? Opuszczacie? Czyli co takiej akcji przypadkowej tutaj nie puścicie. Dopiero jakby ktoś podpalił samochód, co? Jak tą budkę na marszu, nie? No właśnie z tego jesteście znani. No kochani, jak widzicie, dzieje się, nawet fakty przyjechały przypadkowo. Chyba przypadkowo. No. Chyba, że to oni zorganizowali jakąś akcję, nie wiem. Bierzemy sami udział w jakiejś masowej propagandzie chyba. No może. No, ale jeszcze nie wiedzą, czy to włączą, czy to poleci na TVN-ie. Ale dobrze, bo przecież... Będzie zbiórka przez 6 miesięcy, a później rozdawanie przed wyborami i ludzie zapomną o tym, jak co się działo, jakie są ceny i o tym, że wszyscy narzekają na to koło, a później po prostu przyjmą wszystkie, całą darowiznę. Wszyscy tak powinni robić, na każdej stacji i to takich przelotowych, nie? No. Tak to powinno być. No, wszyscy w jakimś momencie razem stają i... No ludzie już mają dość, tak, więc to, wymyślają, żeby co chcą, odczuli, chyba. Nie? No, to jest przecież główny dystrybutor, nie? Dokładnie. Także... Oni w sumie regulują ceny. A cena na stacji... Masowo psują się samochody przy Orlenie na ulicy Andersa. Mamy pewne przesłanki, że może to być spowodowane złej jakości paliwem. Paliwo jest w takich cenach, że prawdopodobnie dolewany jest do niego Jack Daniels. 50 na każdy wydział amerykański silnik. Rządzący już mieć z czego obchadać, no to chyba trzeba to markować, nie? Jak dużo będziecie tutaj naprawiać te samochody? Wie pan co, na razie muszę się zastanowić, bo muszę w polisie sprawdzić, jakie mi przysługują możliwości, jeśli chodzi o LADETę, o asystans i te sprawy. No bo chciałbym to zrobić możliwie bezkosztowo, ze względu na to, że dzisiaj jest ciężkie, kosztowne i tak dalej. No nie chciałbym tu wydać majątku, no ale no niestety, samochody się przyjmują.
kolega mówił, że prawdopodobnie konia biegł tam, gdzie może tak, tylko że nie wiem jak wygląda kwestia z perspektywy chemicznej, koniaki, gaz LPG, nie mam pojęcia. Ja głównie jeżdżę na gazie, czasem sobie pozwolę na ten luksus i się przełączę na benzynę, żeby trochę przepalić ten silnik. Ale koncepcja jest ciekawa, no patrząc na te ceny, to rzeczywiście może nawet dojdzie do tego, że będziemy próbowali destylować tą benzynę i wyciągać z niej rzeczywiście ten koniak, jeżeli to jest. Spójrzcie, kolejni kierowcy. Dzień dobry, przepraszam panią. Pani też awaria, czy po prostu nie może pani dojechać? Nie mogę dojechać. Aha, bo tu jakieś masowe awarie się nagle wydarzyły na stacji. Chyba, że moje też się zepsuło. No, tu jest wielu mężczyzn, można sprawdzić. Przepraszam, jest tu jakiś mechanik? Bo pani się chyba też się zepsuł samochód tutaj pani. Ojejku, co? No trzeba by sprawdzić. Z paliwem, czy skrzynia biegów? Nie wiem. Najgorzej jest ze skrzynią, bo wtedy nie można użyć auta. Ale z paliwem też można przejechać. Stacja jest bardzo blisko. Co się pani to podjechały do odławić samochód, czy co się stało? Bardzo nie wiem, to był mechaników, ale wygięty sam. No. Kurczę, niedziela dzisiaj, no to lipa trochę. Ja oddam działkę z czereś, znaczy czereś. Chociaż działkę. Trzeba zaznaczyć, że cena chrustu jest, przebija jeszcze cenę paliwa. O, nieźle, nieźle. Palimy jointa? Ja nie palę, no ja to za dużo palę. Metrzy ścienny, krusku do baku wkładali, podpalali, będziemy jechać. Te auta się będą psuć. Wam się te Polacy te auta zepsują na stałe, bo nie będziecie mieć pieniążków, żeby o nich zatankować. Te 500+, jak słyszałem o tym programie, to nie wiedziałem, że to jest program 500+ na paliwo w tygodniu. No a tak jest. Dzięki i dołączajcie do nas, jeżeli wam się psują samochody, bo wszyscy mechanicy z Bielska Białej tutaj właśnie do nas jadą, będą masowo nas naprawiać. Jeżeli macie jakiś problem, Orlen na Andersa i wszystkie inne Orleny w Polsce. Pokażmy, że nie damy robić z siebie idiotów. Świetnie, świetnie. To ja już nie pytam nawet, to on za szybko leci, że ja no to się nie orientuję, nie? Sprawdźmy sobie ceny, jak to tu wygląda. Orlen. Kurde, coś za dużo tych skandali w Bielsku Białej. Bo to jest skandal, żeby w jednej chwili się tyle samochodów zepsuło. Skandal dla tych ludzi, którzy chcą przyjechać tutaj zatankować, no. Ja tego nie rozumiem. Spróbuję wam zrobić jakieś takie fajne ujęcie, gdzie zobaczycie, jak to wygląda tutaj sprzed stacji. Czyżby Facebook odblokował widzów? Widzę, że teraz jest was na żywo. 656. Co, próbował pan nie odpalić? No, możesz nagrać i powiem ci, no... No, ewidentnie lipa, no. O? Paluję na obrotach. A. Czekam na mechanika, aż podjedzie ktoś. No lipa, że niedziela, że to akurat na niedzielę trafiło. No lipa, że na świeży samochód kupiony. A, no to tym bardziej. Mam prośbę, może pan przypiąć mikrofon tutaj, ja pana zapytam. Zapraszam z tej strony. Co tu się stało, że panu samochód nie odpala? Coś zaczęło go dławić. Przy tamtych światłach. Tankowałem wczoraj
na Orlenku, u mnie na Stracące. Jadąc teraz do znajomych do Wapienicy, stwierdziłem, że zatankuję tutaj, była już rezerwa. No i podjeżdżam, tutaj pan wjeżdżał przede mną, przyhamowałem, no i trzeba go szarpać, no i coś go dławi. Na chwilę odpali, skacze na obrotach, nie wiem co to może być, nie znam się na tym. Tym bardziej, że to jest amerykańska V6, to jeszcze jakby to był silnik z malucha, miałbym młotek plus 13, mógłbym go próbować naprawić, ale... Na klupnięcie, nie? Dokładnie, tutaj to już komputer trzeba ewidentnie podpiąć. Dzwoniłem, powiedział, że do 2 godzin będzie miał czas podjechać, także... Już na drogę sobie dałem w tym momencie, zobaczymy. Może jak go stygnie, to się uda coś tutaj wykombinować. Dzięki. No pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. Idzie modlić do kościoła, żeby auto mu zadziałało. Nie będziemy mieli jechać, nie? No to mamy nadzieję. Na 12. Spójrzcie, ile ludzi stoi. 700 ludzi. A pedały stoją. Dobrze. Niech szczujnia się trzyma jak najdalej. Sobie teraz wasze komentarze. Już nie przelecę niestety od początku, ale wszyscy jechali do kościoła. Jak szybko? Nie wiedziałem, żeby jeszcze tak szybko komentarze leciały. No nie nadążę. Nie nadążę naprawdę czytać. Więcej takich akcji. Brawo Polacy, brawo Bielsko-Biała. Na Andersa, tak. Tak, to jest Andersa. Brawo. No pięknie, 733. Andrzej, teraz naprawdę Andrzejki w izolatce spędzisz. Teściowa, nie, no nie życz mi tego. Ja tu przypadkowo jestem, przyjechałem z kolegą Krzysztofem tylko po prostu kupić coś do picia, bo jechaliśmy dalej. No i co, no mieliśmy wyjeżdżać. I nagle widzimy, że tu jakaś masowa awaria się wydarzyła, no. Powiedział nam jeden z wodarzy, że wojna zmienia wszystko w 5 minut, nie? Tak. Jeden z takich czołowych wodarzy. No. Dokładnie. Tak to było. Za którego nam chyba niezmiernie wstyd. Mąż stanu, jakby nie było. Tak, pozwolił nam chrust zbierać w lesie, nie? To akurat nie on, ale... No, ale on jest z tego samego domku. Z Wieliczki przyjechałem na tą stację. To tam byś miał dopiero muszę. No właśnie, kurna, myślałem, że tu w Bielsku pójdę sobie do kościoła na 12, no, ale się nie uda, nie udało się. Ale przedwczoraj się tankowaliśmy i było droższe paliwo w tej cenie, nawet było taniej niż to, co jest teraz ten, to droższe. Tak. Przedwczoraj. Razem jechaliśmy. Jak jechaliśmy do Warszawy, no? Nie, przedwczoraj, co jechaliśmy nad jezioro. Aha, nad jezioro, no. Wczoraj jak jechaliśmy do Warszawy, to już się zastanawialiśmy, czy będą takie ceny w Bielsku. No i tak, popatrz. No. Ale to może wynikać z faktu, że dzisiaj może być specjalna promocja z racji tego, że jest święto kościelne. Tak? A no może, zesłanie tak. Ducha Świętego. Tak, tak. Na stację paliw też może takie zesłanie zeszło. No, miejmy nadzieję, że się to szybko zmieni, bo... Ale dobrze, widać, że ludzie... inteligentnie rozgminiają pewne akcje, jak tu ogarnąć. Pogadałbym trochę z tym pedałenem, ale kuźwa, oni i tak wszystko odwrócą kota ogonem, także może lepiej nie podchodzić. Przejeżdżają, nie mogą wjechać po prostu. Same awarie.
Niestety, niestety. No coś się tu dzieje. Tomasz, póki co w Bielsku chyba pierwsza taka akcja. Nie wiem, wiecie coś więcej? Czy są jeszcze takie akcje? Nie słyszałem, słyszałem o pierwszej akcji, czyli dopiero też tak jakoś przypadkowo. Także Tomasz, odpowiadam ci, no w Bielsku, kuźwa, jak to się ostatnio dziwnym trafem przydarza, że z Bielska Białej wyskakuje taka iskra, która mam nadzieję, że rozpali płomień inteligencji w ludziach, którzy po prostu wezmą sprawy, pewne sprawy w swoje ręce, bo mi się, nie wiem, no jakiś ten sposób, nie, oczywiście, no nie wiem, no nie mogę pochwalić ani nic, no ale to... oczywiście też nie nakłaniam. Tak. 4-5, to może będzie 12. Tak. A będzie? Wygląda na właśnie. To jest kolejny cwaniak. Nie, 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 nie wolno, zepsuty. Może mu się też zepsuje. Tylko dopiero po zatankowaniu. Coś go dłapie, ej, kolego. Może zapytamy. Dzień dobry, czy pan nie obawia się, że panu się zepsuje za chwilę ten ninja wspaniały? Nie. Nie? A czemu? Bo tutaj jakieś fatum nagle jest. Ludzie chcieli przyjechać zatankować i nagle wszyscy awarie mają. No to masakra. Masakra, nie? Tutaj są panowie z prasy, prawdopodobnie z czegoś takiego. Tak. No niestety no nie widzę, żeby tutaj było jakoś... Na służby, telefon? Proszę pana, tutaj jest jakaś blokada. Panowie zaraz poproszę naszych związku, że chcą zablokować stację paliw, czy jest drogie paliwo, albo takiego. Bardzo możliwe. Skarżam, tutaj nie jest z whisky mieszanka. Proszę pana, porozmawiam z panem, jeżeli pan będzie miał możliwość. Przepraszam bardzo, odbiłem się w końcu. Bardzo bym prosił o przyjazd na ten, wezwanie nawet, trzeba odblokować, po prostu pościągać te samochody, blokują ruch. Na to. Stacja w sieci, działająca w sieci Orlen. Bardzo bym prosił o podjechanie. Panowie tutaj nie chcą, żebym pomógł. To znaczy nie, nie, oni nie uszkodzili. Oni po prostu stoją samochodami, twierdzą, że samochody są zepsute, blokują wjazd na stację. Jest zablokowany, ja nie mogę wyjechać. Ja chciałem do kościoła, wie pan? Tam jest wyjazd. Ale nie da się, nie mogę. Jeszcze wcześniej chciałem zatankować, ale... Nie, nic nie zostało uszkodzone, jeżeli chodzi o operację, to to wiemy. Stacja no, chciała tylko, że no... Nie ma nie, bez dojazdu. Andrzej Łukasik. Jestem prezesem zarządu spółki. Może pan przekaże taką wiedzę, że też by pan telefonicznie zaprosił pana Obajtka tutaj. Bardzo chętnie, nie mam numeru. Proszę pana, ale... Może służby mają. Dobrze. Także zapraszam, bardzo bym prosił o podjazd patrolu, żeby tu wyjaśnić tę sprawę. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. To jedzie jakaś pomoc drogowa? Co do nas? Ja bym chciał, a nie. Żebyście panowie też sprawdzili, jaka jest cena w hurcie paliwa. Ponieważ na dzień dzisiejszy bodajże benzyna w hurcie kosztuje 8,12 zł. A gdzie w hurcie? W hurcie w PKN Orlen. No właśnie. A zdaje sobie pan sprawę, jakie zyski wygenerował Orlen?
za pierwszy kwartał tego roku w ubiegłego. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zdaję sobie pan sprawę z tego? Tylko proszę zrozumieć, że blokujecie franczyzową stację. Całą Polskę zablokujemy. Ale to dlaczego nie blokujecie na przykład rafinerii? No bo to jest dopiero początek. Daleko. No dobrze, no ale to wy... To proszę wytłumaczyć tym pracownikom, dlaczego nie dostaną premii, nie dostaną wynagrodzenia. Bo im szef nie da. A z czego ma wziąć, skoro nie może sprzedawać? Do Obajtka trzeba odesłać, to, nie wiem. No. Ale co Obajtek ma do tego w tym momencie? Ale co my możemy zrobić? Co ja mogę zrobić? No dlatego robi pan coś? Wydaje mi się, że ludzie już nie wiedzą, co robić i robią takie akcje może. Ja już nie wiem. Paliwo. To czysty altruizm. Proszę pana, to jest tak. Można powiedzieć, że tak, ponieważ można teoretycznie mogę podnieść cenę znacznie powyżej cen, które są aktualnie dane. Ale proszę sobie sprawdzić. Naprawdę. Znaczy to leciało na żywo, państwo się jakby weszło. Także to nie dotyczy, leci na żywo, myśmy już robili. Państwo weszło w trakcie już. Bardzo proszę przestać kręcić. A to nie do nas. To nie do nas. Ambulans. A myślał pan, żeby jakoś tą sytuację zmienić? Proszę pana, a co ja mam? Kontaktami, ale jak ja mam kontakty? Ja jestem związany umową w zarządzie firmy, która prowadzi stację. No jedną stację, tak. Jakby pan z perspektywy społecznej problem cen paliw, tylko że co ja mogę zrobić, kiedy jestem związany umową? Nie muszę mówić, to nie mogę zrobić. Dokładnie ja nic z tym nie mogę zrobić. Dlatego tu panu jest zła energia, auto się psują, no tak się będzie działo. Proszę pana, no to jeżeli się auta psują, no to wzywamy lawety i ściągamy te samochody. Przecież jaki problem? Jasne. Przecież od tego jest pomoc. A poniesie pan koszty wezwania tych lawet, skoro pan... Oczywiście, nie ma problemu. Ja koszty, telefon... Ale poniesie pan koszty? Proszę pana, koszty wezwania lawety, nie ma problemu. Ja poniosę koszty wszystkich lawet pan poniesie koszty. Pan oczywiście deklaruje. A właściciele samochodów zapłacą za usługę tych lawet. No nie. No mówimy, czy pan poniesie koszty. Czy pan poniesie... Koszty, nie koszty telefonu, tylko koszty obsługi lawety pan poniesie? No oczywiście, proszę pana, że nie, ponieważ to nie są moje samochody. Z jakiej perspektywy? To nie mnie się samochód zepsuje. Gdzie się samochód zepsuje, to go naprawię, prawda? No i tutaj właściciele tych samochodów są w trakcie naprawy, czego pan nie może... Dokładnie, w związku z powyższym wzywamy wezwać lawetę. To proszę nie utrudniać. Udostępnić przejazd. Zawsze możemy pan zna? O metr przesunąć auto. Tam odejdziemy na chwilę. Dobrze? W tym momencie jest i protest, i to. Protest? Jaki protest? Żadnego protestu. No nie ma, nie ma. Tereny prywatne, z tego co wiem, nie obowiązują zasady ruchu drogowego, dopóki nie ma takiej tej. Teraz moi pracownicy w tym momencie będą ponosić tego konsekwencje, tak? Jakie? No, ponieważ nie mają sprzedaży, w związku z powyższym nie mają naliczanych premii, tak? No to dlaczego zostały pracownicy? Z jakiej podstawy mam, jak inaczej mogę wyliczyć wynagrodzenie? To co, mam teraz napisać urlop, ponieważ państwo prowadzicie tutaj jakąś akcję? Czy mam puścić ludzi do domu? Nie ma czegoś takiego, nie przewiduję czegoś takiego w tym momencie, prawda? Dziękuję. No dzieje się, dzieje. Idę do mojego ziomka, z którym tu przyjechałem. To wszystko ciągnie, ale na zwierzę. No. Z ziomeczkiem przyjechałem, mieliśmy odjeżdżać. No i co? To był jakiś szef, co? Tak, właściciel. Przyjechał taką furą, że głowa mała. Tak? Mówi, że pracownikom nie będzie miał na wypłatę. To niech sprzeda furę albo sobie niech odbierze. I da pracownikom. Czemu my mamy płacić za to całe życie? Oczywiście. Z każdej strony nas doją. Dokładnie. No i tak to jest. Taka ciężko, prawda. Ciężko. Jak widzicie, mały sznur samochodów się wytworzył.
tej stacji? Proszę pana, musiałbym sprawdzić mapę geodezyjną. W tym momencie ale pan nie, ciężko mi jest powiedzieć. Ale nie dysponuje taką informacją, gdzie pan... Oczywiście, że zapewne mam dostęp do takiej informacji. Proszę wybaczyć, ale w tym momencie nie mam odpowiedzieć. Ale z tego co ja się mówię, powinien kamienie. Proszę pana, jeżeli pan znajdzie, proszę sobie go... Bo ja niestety nie mam takiej wiedzy, żeby panu w tym momencie odpowiedzieć. Dlaczego pan tych ludzi tutaj posądza? Ja to powiem, posądza? O cokolwiek? Ale ja na działce prywatnej. Właśnie, mają zgodę na... Tutaj pani chodzi, robi zdjęcia tablic rejestracyjnych, chyba żona pana szefa. Proszę, widzicie, chodzi, robi zdjęcie tablic rejestracyjnych. Tablic teres. W prywatnym nośniku zdjęć samochodów prywatnych? Czy pani uzyskała taką zgodę? A chce pani zgodę. W jakim tygodniu pani to robi te zdjęcia? Proszę usunąć te zdjęcia. Ja pani proszę. Zawsze usunąć. Pani fotografuje samochody stojące w kolejce. I tablice rejestracyjne? Czy to jest normalne? Do fotografowania tablic rejestracyjnych? No tak. No, może będzie tabliczka. Tych tablic rejestracyjnych nie obsługujemy na stacji Orlen w Bielsku-Białej. No do wszystkich Orlenów lepiej to wysłać. Tych tablic nie obsługują. Nie chcą płacić za paliwo tak drogie. Skandal, to jest skandal. To się w maku nie mieści. Ciekawe, ile policzą za opary. Ja może trochę oparstwo. No po każdym trzeba pewnie jeszcze te krople, kurwa. Tam mamy otwarte, nie? Tak. Bo się idę napić. Tak, o, idę się napić czegoś. Puchacz, puść. Pokażcie auto właściciela. Kurde. Ty. Słuchajcie, bo tu komentujący wpadli na taki pomysł, bo jeżeli ta pani... Słuchajcie, bo tu komentujący na relacji na Rebel jest 1000 osób teraz, w tej chwili, 1200 już, wpadli na pomysł, żeby pokazać auto właściciela, podobno jak... Tam, tam jest, tyłu. Tam są to białe. Te biały Jaguar. To pan nam robił zdjęcia naszych samochodów, to pokażcie. Możesz pokazać? Nie, to chodźmy, chodźmy. Bo pan, no, zobaczmy. Idziemy z wami, także napiję się trochę później. Stacja Orlen. Żona tutaj chyba właściciela chodziła po prostu robiła zdjęcia ten samochodów. SB 22 i tablic rejestracyjnych. To jest właśnie tego właściciela. O, Jaguar. Ładny samochodzik, bardzo ładny. Fajny znaczek, bardzo fajny napęd, ten znaczek. Napęd na cztery koła. Napęd na cztery koła. No piękny, piękny jest. Piękniusi. Oj, ile bym musiał nazbierać chrustu, żeby na taki zarobić. Oj, jacie. Ludzie, ludzie. Dobra, idę się napić. Teraz okazja to poczytam, co tam piszecie. Mamy screeny. Około 200k kosztuje, co? Taki Jaguar. No, no to pana stać na paliwo na pewno. Dzisiaj będzie promocja do każdego tankowania, darmowe Wi-Fi. Przyjeżdżajcie, darmowe Wi-Fi do każdego tankowania. Do domu? Proszę, już mam Wi-Fi. Na wynos. Na wynos Wi-Fi. Wi-Fi na wynos. Z dolewką. Dolewką. Kurde, ale jaja. Facebook od was odblokował chyba. Widzę, że 1100 osób nagle jest. A komentarze lecą tak, że nie nadążam po prostu czytać, co piszecie.
Tego jeszcze nie było. Albo tego dawno nie było. Tego dawno nie było, bo Facebook tak tnie, że sami widzieliście ostatnio, jak byłem u Jowity. Jak bardzo Facebook tnie zasięgi, nie? Ile nam się w ogóle nie zmieniała liczba osób dołączających. Cały czas widzieliśmy, że nowe osoby dołączają do relacji. Samochód pewnie na chrust, no na bank. Dobra, muszę się napić, dam wam. Obrócę kamerę. Już mi się kończy picie, pójdę za chwilę na stację benzynową kupić picie. Ciekawe, czy mnie państwo obsłużą. Wejdę z kamerą oczywiście, bo nie będę po prostu przerywał relacji. Powinniśmy zrobić jeszcze taki happening, żeby przepchać jeden samochód na stację i do tych zalać pół litra. To by było dobre. Więcej nie stać. Weźmiemy i będziemy zbierać wszystkie pieniądze na to pół litra. Może jak pójdę sobie kupić picie, to nagle kasa im się popsuje. Ja pójdę, bo chcę zobaczyć, czy mnie obsłużą, wiesz? Aha. Ale ten, jak ty chcesz, to ja kupię też, no? No, nie ma problemu. Jeszcze, bo mnie pewnie nie lubią na tej stacji. Chce się komuś pić? Idziemy na jakieś zakupy na Orlen? Ciekawe, czy im się kasa zepsuje? Ja coś ma ze sobą, także spoko. Ej, idę coś kupić do picia, idziesz? Idę. Marcin, idziesz coś do picia? Chcesz? Kupię ci. Próbują chłopaki odzepnąć auto, ale może być ciężko na zblokowanej skrzyni, no kto wie, może się uda. Aha. Dobra, to jeszcze poczekam. Kuźwa, 1100 osób nagle, nie? No. O, Facebook jakby odblokował, nie wiem, no. Nie, afery lubią ludzie. No tak, no. O, próbują. Moim pójdzie łatwiej. Ale on mówił, że tam kogo do pełna ostatnio. Tu do pełna jest na 100 km. Nie pchaj, kurna, powoli ma być. Dobra, kurwa. Wam zleci. O, tu kolejni państwo chyba. Dobra, idziemy po coś do picia? Ja bym tego werbę się napił. A mi się chce strasznie pić, wiesz? Ale mam nadzieję, że im się kasa nagle nie popsuje, wiesz? Kurde. Dobra, mam portfel w tym. To ja ci później ten zatankuję na innej stacji. Tam panowie się jeszcze męczą, pokażę wam. Próbują przepchać. Jak widzicie, całkowicie zablokowany wjazd. O, coś udało się. Coś tam się udało. To inni kierowcy pomogli. Panowie, szybka. Paliwo grochę. O ile jest paliwo? Popatrz, jak to jest ten. No ale nabij rachunek, bo jest. 364 zł. Diesla tankował, to tanie. 75,8 za 564 zł. Zatankował do pełna i wypłata poszła. Jak koledze daje 5 zł, jakby co? Nie mogę wspomóc. To jest program 500 plus. Tankujemy zawsze za 500. Za 500? O, tu nawet już nie starcza. Bo dlatego na 700 podnoszą, że będzie na 2 paliwa. Dlatego za 700. No dobra, no to... Trzymaj, masz złotówkę ode mnie. No, dziękuję. Czekaj, ja też ci daję, stary. Ale nie, to robić ale to aż ile co? 2 złote ci dam. Tak, bo ja dokładnie. Wczoraj zbierałem i... No, 8 złotych, to jest... Musimy się jednoczyć, pomagać sobie. Zjednoczeni jesteśmy silniejsi, silniejsi, pamiętajcie. Zjednoczeni jesteśmy silniejsi, musimy sobie pomagać. Nawet w takich sytuacjach musimy sobie pomagać. I kosztowało 6 zł. Magia.
1400. No tak. 98 to znaczy nikogo w tych czasach nie stać. Ile się uzbierało? Za 30 złotych. Dwie dychy ma. Jeszcze dwa mam. O, jeszcze dwa złote. Pani ma jeszcze dwa złote. 22. 22 jedzie. 22 masz. Trzymaj. 20 mam swoje, teraz będzie za 30. Zróbmy ściepę narodową, mówmy ropę se naftową. Za tyle tankowałem do pełna 5-litrowy kanister 5 lat temu. Za czasów... Eo? To było? Tak? Ceo. Podobno kradli, nie? PiS PO jedno zło. Wszyscy won. Żeby nie przelazł na to. Nie szalej tak. O, chłopie. Z wężyka, bo to teraz... Idealnie. Tak, by... tak, tak. Wyjechał łodzia za tych starych. A jeżeli idziesz dziewczyną na randkę, to trzeba pachnieć drogą. Jeszcze chrustu po kieszeniach. Może się jeszcze na wyjeździe przydać. Ja to muszę oddać, bo to pożyczone. W tych cenach to tragedia. O, wybaczcie kochani, że się śmieję, no ale no po prostu no to co się dzieje to jest po prostu no ja bym płakał, uwierzcie, że ja bym płakał, ale już się po prostu śmieję. Ja już się po prostu śmieję z tego. Szukam kosza na śmieci. Jest. Już w momencie. Kole czy coś? Co? O właśnie, to, tego szukałem. Okej. Mamy dobry gust. Żeby było jasne, to nie jest wydarzenie pracowników. O, nie, to jest nie. A zapowietrzony to może nie odpali. Szukaj kluczyków, szukaj. No to nie jest, nie jest. To jeszcze stare paliwo, dlatego załapał. A co tak faluje? Coś jest nie tak chyba. To jest takie paliwo teraz, wiesz. Chociaż nie wiem, ja się nie znam. Ja tu tylko relacjonuję z przypadku, no. No i tak jak mówiłem, no wybaczcie, że ja się z tego śmieję, ale no tu by się przydało płakać, ale no już nie. Już jest po prostu taka tragedia, że się śmiejemy po prostu z tego, no. Po prostu się z tego śmiejemy. A jeszcze taka sugestia od widzów, żeby sprawdzić, czy litr to litr. To już trzeba by butelkę. Butelka by się przydała. Czy litr to litr. Bo na pewno spienione jeszcze. Dlatego się zapowietrzają układy. Może tak być, ja się tam nie znam. Cześć. Dzień dobry, witam również Rebel TV. No właśnie tak sobie właśnie mówimy, że samochód się skrzanił od informacji o tym, jakie są ceny paliwa i postanowił się już skrzanić pod domem. No i przestaczyło mnie na rower przez przypadek. Dzień dobry panie Bobie, dzień dobry. Okay. No także słuchajcie, dobra akcja jak zawsze, no tak jak mówię, Iskra z Bielska idzie w wielu kierunkach odnośnie jakichś górnych segregacji albo jakichś innych rzeczy, gdzie po prostu
faworyzuje się jakieś inne grupy, także no po prostu my przypominamy. No taka grupa patriotów się tu stworzyła, jestem dumny osobiście. Jestem dumny również z tych zepsutych samochodów, które się tutaj oczywiście zepsuły całkiem przypadkiem. No i ciekawa sytuacja no z tą niedzielą, naprawdę, no że mechaników nie ma, ubolewam strasznie. Ciężko, ciężko, a te żlawy ty sobie kosztują, nie? No oczywiście to... i kondolencje dla wszystkich zepsutych samochodów, dla wszystkie części i tak dalej, także... Jak najbardziej. Mechanicy będą mieli żniwa, no niestety. No, to będzie coraz częściej chyba teraz. No tak mi się wydaje, jako taki jest tysiąc... całkowity taki człowiek, który przejeżdżał przypadkiem całkowicie, oczywiście to stwierdziłem, że no to będą takie przypadki, że samochody będą się psuły po prostu, nie? Bo pewnie i jakość stacji i w ogóle paliw może pozostawiać wiele do życzenia, być może, tego nie wiem, nie rzucam tutaj oskarżeń, ale druga sprawa jest taka, że ta cena, nie? No to silniki chyba już nawet jak organizmy żywe mają dosyć powoli. Nie? Tak. Tutaj widzowie sugerują, żebyśmy w ogóle sprawdzili, żeby kierowcy sprawdzili z ciekawości, czy litr to litr. Do butelki nie? Wiecie, no właśnie o tym mówię, o tej jakości wątpliwej, nie będę rzucał oskarżeń, no, ale oczywiście, zdarzało się, że moi koledzy mechanicy i nie tylko, którzy mają dużo wspólnego z motoryzacją, robili owe eksperymenty i okazywało się, że jednak kurczę, w drugą stronę to może zadziałać, nie? Czyli, że te wartości nie są pełne jednak, nie? No, sam jestem ciekaw. Tak, wiele informacji było z różnych stron Polski, także no, trzeba weryfikować, słuchajcie, nie? Trzeba weryfikować takie informacje na pewno, nie? No, a także słuchajcie, no co możemy powiedzieć, to akurat jeszcze druga sprawa, popatrzcie na aurę, jaką mamy dzisiaj piękną jest pogodę. Pięknie, na rower jest idealnie. I tak, i na rower, i na awarię, słuchajcie, kochanie, i na rower, i na awarię, także słuchajcie, jak jest awaria samochodu, to warto się przesiąść na rower. No, rower to tylko wiadomo, siła mięśni, więc tankujemy, kurczę, zdrowym paliwem. O, ale ożyły. Coś się ruszyło. Ha, ha. Jak widzicie, przyjechała drogówka. Aha, okej. Oj, też kurde, na rower się miałem wybrać. A jeszcze z Krzyśkiem się spotkałem. Podjechaliśmy tu tylko coś do picia kupić. I patrzyła tu nagle taka akcja, już mieliśmy wyjeżdżać, nie? No, ja tak teraz też patrzę, mówię, ja jadę się przejechać dookoła mojej takiej ulubionej trasy, pod górkę się zmęczyć, a tutaj patrzę przypadkiem, taka sytuacja, a panowie z drogówki już tutaj widzę, że ten, że już się pojawili, no była akcja blokada, że coś się wydarzyło ewidentnie, nie? No, ale nagle, wiecie, z szczęśliwym trafem, popatrzcie, wszystkie samochody się uruchomiły, nie? Na radziku. Także no... Bardzo się cieszymy, że nagle samochody ożyły, mechaników jednak nie są potrzebni. Tak, nie trzeba ich fatygować w niedzielę. Mechanicy, którzy byli dzisiaj tutaj zwołani, jedźcie spokojnie obiadki i grille ze swoimi rodzinami, nie? I będzie dobrze. Także no jest okej, słuchajcie. No ciekawa sytuacja, nie wiadomo, teraz będzie przepytywanie. No, także standardowo, no oczywiście musieli się zgłosić, bo pewnie tak jest zwolniony do stacji. Tak, właśnie się zgłosicie. Przyjechał Jaguarem. Aha, okej. Okay. No tak, no wiecie, no jakby nie było, no to przez tą przypadkową awarię, jakaś tam strata utargu i tak dalej, no ale to, czy to ma znaczenie, już to... Uważaj na pszczółkę, bo to pszczółka. No. Tam oj, słaba sobie... jest, okay. No, czyli trzeba jej dać się przytelić. Mamy policję. Ty pokaż troszeczkę, Andrzej. Pewnie. Aha, ale co, myślisz, że ale ten tak, cukier tam będzie pewnie? No to właśnie o to chodzi. Tak? To, no. Żeby ją ożyło. Co tu pszczoła? No, żeby sobie macie kurde się kartkę? Napiło. Ale kurde, chyba nie się napiło. No, chyba nie chce. No, jak one tak chodzą, to znaczy, że są jak słabe. Widzicie, nie mają Bielszczanie nawet pszczółki ratują. O, ale bardzo słabiutka jest. Słabiutka jest, trzeba jej dać. Poda z cukrem albo coś słodkiego i ona naprawę. Łyczka sobie weźmie i kwiatki. Tutaj akurat wczoraj jechaliśmy do Warszawy i właśnie nasz kolega Marcin uratował, co to było? Ptak, ale jaki? Jakiś kruk, kruka. Teraz ratuje pszczółkę. Tacy jesteśmy, empatyczni. Ale to jest dziwne, że się radiowóz nie zepsuł, nie? Radiowóz jeździ za publiczne. A może dlatego, że za publiczne, no?
Jowita napisała, Marcin to dobry człowiek. No. Dziękuję. Mamy... Dokładnie tak. No, bo... Wczoraj jechaliśmy do Warszawy, wyobraź sobie. No. I na skręcie w prawo. Marcin patrzy, jeb, ręczny. Nie, i ciśnie na środek ulicy, auta jadą, a ten ratuje kruka. No, mistrzostwo świata, super, dokładnie. Super, no. Jakby wiesz, wszyscy tak rob... przeżył. Brawo, brawo panie reporterze, brawo. Posiłki, czyli znowu coś zjemy. O kurde. Znowu oni się ostatnio zjeżdżają na jakieś grupy uderzeniowe sobie. Samochody ożyły. Czasami tak jest, wiecie, temperatury, te czujniki, wiecie, tak. Elektronika w samochodzie, to wszystko tak. Może jednak spowodować, tak. Że jednak samochody mogą na chwilę odmówić posłuszeństwa. Też czasem mam tak w domu, że mi komputer po prostu siada, jak jest za gorąco, no, bo ja na przykład ze słońca no, grzeje, nie? Ja dlatego jestem, przez okno. No, ja dlatego jestem na rowerze, bo no. Tak siadłem do samochodu, kurde, nie odpalił, mówię, może temperatura, albo to, no to chyba się w tym rower, no. No pewnie, pewnie. Nie, dobrze, fajnie, że przepilują, że są, w miarę szybka reakcja, no. Jak zwykle służy prawa, są tam, gdzie trzeba. To jest zawsze na miejscu. Albo i nie miejscu. Trzeba. Na to wiadomo, nie? To jest podprogowo, proszę pana. Natomiast jedyne, co widzimy, no to naprawdę cud na Orlenie. Dzisiaj, proszę państwa, w Bielsku-Białej, cud na Orlenie. No, no dzisiaj tak będzie to określone. No w sumie zesłanie Ducha Świętego dzisiaj. Tak, no to pod maskę wpadło. I się naprawiły. No elegancko. No już auto naprawione. Państwa PDR, czyli chyba nie ma nic do roboty. Bardzo ładna masowa awaria. Tak. Taką przypadkowa. Jak widzicie, dzisiaj zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty wpadł pod maski chyba i naprawił samochody kierowcom. Za mną panowie. Marku, dziękuję ci. I dziękuję również Miromaro, że wspierajcie Rebel 24, wspierajcie Czujnego, wspierajcie wolne media po prostu, wspierajcie takie media, które pokazują wam takie relacje, co się dzieje, takie akcje oddolne mieszkańców. Łukasz napisał, ale jaja jak berety, no. Myślę, że odpowiedź powinna być inna, natomiast trochę się obawiam o Warszawę, słuchajcie, nie wiem dlaczego, jest taki mental, nie będę może się rozwijał, może się troszeczkę rozwinę, jeżeli chodzi o taką trochę lewą stronę, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że w dużych miastach dominują takie grupy, tak. Nie, w ogóle nie, że jest ich sporo, są tam duże grupy i dlatego oni sobie upatrzyli specjalnie takie miasta, moim zdaniem, żeby się tam skoncentrować, żeby łatwo im było działać nad takimi rzeczami, nie. Później to też nie jest przypadkiem, że takie agresywne postawy w stylu oblewania ambasadora farbą, jakieś takie rzeczy, tak. Prawda? To są wszystko jakby właśnie zorganizowane grupy. No u nas w Bielsku wiecie jak to wygląda. No, akcja, która tutaj została też przeprowadzona spontanicznie z flagą, by flaga była zwinięta przez użytkowników właśnie tego LPG, całego też co się tutaj na stacjach tankuje. A policja ściga tych, co nie trzeba. A właśnie, a dokładnie, ale ich było dwóch albo trzech, rozumiesz? Tak, jakby to była Warszawa, to byłoby ich 300 albo 500. Tak, no, homo komando i te sprawy. Właśnie no. O to chodzi, że właśnie w dużych miastach właśnie, kurde, te lewe skrzydła mają takie swoje jakby grupy dominacji i tak dalej. I tutaj się rodzi. Sponsorowanie wiadomo skąd. Więc dlatego tutaj my jako patrioci, jako lokalne grupy, wydaje się, że po prostu na wsiach nie ma tego, nie ma w ogóle tolerancji. Średnie miasta mają już taką średniejszą tolerancję jak my, że można powiedzieć tutaj dużo osób walczy, natomiast duże miasta już wydaje mi się, że są powoli stracone, jeżeli się tam ludzie nie zorganizują, będzie realny problem, nie? Typu Kraków, magistrala i w ogóle rozwieszanie nieodpowiednich barw, nieodpowiednich miejscach, nie, brak reakcji w ogóle ludności, nie? Także po prostu
zachęcam do walki o patriotyzm, jak i kurczę, no wszystkich, nie, dookoła, żeby sobie przypominali, jakie mamy barwy, co jest ważne, to przy okazji, nie, no i tak. Oczywiście walczmy o słuszną sprawę, bo tak jak mówiliśmy, kochani, no pewne grupy wychodziły podczas zarazy na ulicę i im to wystarczyło do tego, żeby manifestować jakby swoje poglądy i tak dalej, a na dzień dzisiejszy, no to musi zdarzyć się więcej, tak, czyli macie ceny bardzo wysokie, no to co jeszcze musi się zdarzyć, wysoka żywność albo brak żywności? No, chyba więcej, brak, chyba więcej, brak, bo ja już nie rozumiem. Więcej takich akcji się działo, no po prostu im większy but na twarzy, tak, tym po prostu Polak jest mądrzejszy po szkodzie. Generalnie tak to zawsze było. Niestety. Nie? Więc po prostu patrzcie co się dzieje dookoła was, nie? To jest ważne. Nie? Takie awarie powinny niestety, nie, no, wiadomo, tego się nie da wywołać sztucznie, ale takie awarie powinny się wydarzać w całej Polsce w ogóle i nagle, kurde, te samochody powinny się psuć przed tymi stacjami. No, żeby ci nikt nie zarzucił, że namawiasz, nie? Nie, namawiam. Ja mówię, że wiesz, to samochody nie powinni, powiedziałem, zostawiajcie samochody na stacji, narażajcie, kurde, właścicieli na straty, tylko mówię, po prostu krążcie wokół stacji, może tam samochód wam odmówi posłuszeństwa, nie? No, może się któryś zepsuje, także ja nie wiem, ja jestem, wiecie, jestem na rowerze, ja tutaj generalnie mam najmniej do powiedzenia, także w tej kwestii, ale po prostu musimy coś zrobić, kochani, nie? Powoli. To się powinno urodzić w sercach każdego Polaka i jak się urodzi, no to wtedy się, to jest efekt mrowiska. No, cały czas to tuczemy i może pewnego dnia dojdziemy do tego, że to mrowisko ruszy, nie? Zacznie pewne zmiany, nie? No, miejmy nadzieję, że szybciej niż później. No, szybciej niż później, to tak. Mam nadzieję. Ale tak czy siak, to oczywiście skorzystając z okazji, zapraszamy do Malowniczego Bielska. Słuchajcie, oczywiście, kochani, mamy przepiękne miasto, naprawdę dobre drogi do jeżdżenia, jakby nie było. Tutaj jest też z nami portal Bielskie Drogi, ten piękne tereny, od Szyndzielni po góry, naprawdę jeziorka, wszystko można naprawdę fajnie sobie skorzystać z wielu atrakcji, także serdecznie Was zapraszamy, jako żeby otwierdzić krainę i naprawdę spotkacie tu wielu patriotów, choćby nawet na ulicy wyczujecie, że to są ci ludzie, dokładnie. Bo się z tym nie kryją, nie? Także jest to taka kraina patriotyzmu, teraz cieszy nas to i tak dalej. No, także fajnie. No, ostatnio Bielsko jest jednak na językach całej Polski, no. Wiesz, no w sensie to takie te oddolne akcje tutaj mieszkańców, nie? Co robią, nie? Mieszkańcy, dokładnie, no. Po prostu się jednoczą i mówią sobie, kurczę, no trzeba coś z tym zrobić, jeżeli nie robimy. Też mi się to podoba, no. No bardzo dobrze, nie? Każdy ma jakiś tam swój drobny udział, każdy dokłada swój puzelek, prawda? I słuchajcie, i dzięki temu takie akcje się dzieją. Także moim zdaniem, jako takiego pobocznego obserwatora tych wszystkich sytuacji, no to bardzo mnie to cieszy, że jednak potrafimy się zjednoczyć, bo to nawet dla rządzących powinna być informacja, że mają fajny naród, nie? Tylko wystarczy ich dobrze pokierować, tylko kurde, nie walić ich po rogach, nie? Kurde, i traktować przede wszystkim dobrze. Z szacunkiem, którego nie ma oczywiście. No nie ma. To przecież oni doskonale o tym wiedzą, że plują nam w twarz, nie? Powinni nas traktować w ogóle tak, jakbyśmy byli ich szefami, bo tak naprawdę jesteśmy. No. Jesteśmy, a niestety oni ale tego nie widzą, nie mają do nas szacunku. Nie? Szkoda, bo zamiast się dogadać i tworzyć naprawdę niesamowicie silne, mocne państwo, to zamiast karmić propagandą, która już nie działa, słuchajcie. Chyba powinniście widzieć już po zasięgach takich patriotycznych portali, jeżeli oglądacie to jeden z drugim, bo na pewno służby to Mariola oglądają. Napisała, Bielsko, biała ma jaja. Że służby przecież o tym wiedzą, że takie ruchy są, no przecież chyba służby to oglądają, więc ci w służbach, no nie? No. Naprawdę, pomyślcie, jakby to funkcjonowało, nie? Jakby to ten naród był... Gdybyśmy się zjednoczyli, no. Dokładnie, zjednoczeni razem jesteśmy silniejsi, no. Dokładnie, i to nie jest tylko dywiza nasza oddolna, to teraz wyszło na to, że naród zachęca górę do tego, żeby tak się stało, ale dokładnie, to się nie stanie, bo oni cały czas z nami walczą, zamiast chcą się zjednoczyć. To jest wasza głupota i to was doprowadzi do zguby w pewnym momencie, jak nie za naszego pokolenia, to za następnego, bo kłamstwo ma zawsze krótkie nóżki, wiecie, propaganda i te rzeczy, to w końcu się odbije na was, nie? Także po prostu tak naród, kurde, wymierzy was. Nie ja jako jednostka albo osoba, która coś tam lubi sobie powiedzieć, tylko po prostu ogół to zrobi, nie? Oczywiście, ale nastroje idą w dobrym kierunku. Oczywiście, bo wkurzają naród, nie? No to wiesz, ile można? Są pewne granice. Polacy są jednak niestety zbyt wytrzymali, nie? Po tych wszystkich wojnach, konfliktach, rozbiorach, wiecie, i po prostu my zbyt dużo znosimy, na zbyt dużo sobie pozwalamy, a czasami w życiu trzeba po prostu tupnąć nogą i powiedzieć dosyć, nie dać się traktować w pewien sposób i tak dalej, nie? No fajnie, chłopaki, do dzisiaj mam live'a odrobionego. A jak tam, kawałek nagrany? No, dokładnie, siedzieliśmy w studiu, także coś wyjdzie za niedługo, kurde, nowego, także... Też ostatnio mam myśl, żeby wrócić i bardzo dobrze, Andrzej, coś tam sobie skrobię, piszę, więc jakiś featuring zrobimy, wierzę. Pewnie, stary, trzeba wbić do studia i wiesz, i działać, nie? Idzie tam pogazować. Idę, właśnie chcemy iść tam do panów policjantów. Trzymaj się.
Dzień dobry. No to jest bardzo przyjemna rozmowa. No ale ty co nas kazali? Wszystko jest na rzecz. Dopiero pana administratorem przyjąć apelację i wartie apelacji. Jedną mam skończącą pana, ja nie znam sprawy. Jak widzicie, jeszcze jesteśmy na stacji Orlen. Zobaczymy, co będzie dalej, co pójdą na lato. Na razie. Wojna się skończy, będzie COVID, spokojnie. Nie, Małpiołspa, nie? Jeszcze po drodze, nie? Jeszcze po drodze. Także jak widzicie... Schodamy. Na razie. Jadę, bo już... Dobrze. Panowie, życzymy niższych cen na stacjach. Nie podajemy ręki, bo wiem, jak to u was wygląda. Potem w razie czego... No. Ale fajne, bo my się z społeczeństwa nie... No to na razie. Dosłownie. A to było świetne. Mógłby pan jeszcze powtórzyć, bo chciałbym. Proszę. Bo to było piękne, co pan powiedział. Ale co powiedział? Że my się społeczeństwa nie wstydzimy, że podajecie sobie między nami dłoń. To było piękne, no. Bo nie zawsze się zdarza to w waszych strukturach. No ale nic się takiego nie zdarzyło, prawda? No nie, ale właśnie no. No, są też takie sytuacje, że też się nic nie zdarzyło, a policja jest no, agresywna wręcz. Przyjechaliśmy tutaj, bo taką mamy pracę. No tak. Więc także również dziękuję panu. Powodzenia. Panu również. Do widzenia. Spokojnej służby. Dziękujemy. Spokojnej niedzieli. Do widzenia. Miłego dnia. Także jak widzicie, w Bielsku Białej zdarzają się świetni także mundurowi. O, jestem w szoku. No, to było piękne. Aż musiałem poprosić, żeby pan to powtórzył, no bo to no, było piękne, no po prostu mega, mega. Fajnie, super. No. Dobrze, że... Jak on powiedział? Że my się społeczeństwa nie wstydzimy. Dokładnie. Co było cudowne, no. I oby to były szczere słowa. Dokładnie. Także dobra. Kochani, żegnam się z wami na dzisiaj. Chyba, że jeszcze jakaś spontaniczna akcja, może się przejedziemy gdzieś jeszcze po innych stacjach, zobaczyć, czy się psują gdzieś indziej jeszcze samochody, ale nie, no w sumie byłem też na spotkaniu umówione i tak przypadkowo tutaj przyjechałem z kolegą Krzyśkiem. Tak jak mówiłem wcześniej na początku, że mieliśmy już odjeżdżać, ale nagle zauważyliśmy, że nagle samochody się tutaj ludziom zaczęły psuć na wjeździe, no to stwierdziliśmy, że zostanę i na szybko relację ogarniałem dla was. Także dzięki, pamiętajcie i dzięki również Marcin. No, jesteśmy w kontakcie. W kontakcie, tak, tak, to jest Marcin z Mir TV. Także kochani, kończę. No cały czas mi siedzi w głowie to, co ten policjant powiedział, no coś pięknego. Palił bez problemu. Jesteś dalej od celu. Działa, super. Także kończę, życzę wam spokojnej niedzieli, słonecznej. No i pamiętajcie, zjednoczeni jesteśmy silniejsi. I bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bądźcie zjednoczeni, trzymajcie się czołem.